Szukam noclegu. Jestem księdzem. Co? Szukam noclegu. Zaraz, zaraz. Pan na pewno jest księdzem? Przyjmuję tylko ludzi poważnych. No dobrze, znajdę coś dla pana, ale bez komfortu. Ach, Boże, drogi. Niech pan idzie na górę, na piętro, ja zaraz tam przyjdę. Czego tam? Zaraz, chwileczkę. O co chodzi? Boże, drogi, no. Chwileczkę, zaraz. Chodźcie, chodźcie. O, ilu was tu jest? No, no nareszcie! Weź. Wódeczkę. To się na placie. Bimberek? Palce widać. Na szklankę, chłopaki, macie? No, dobra. Szefowa, szklaneczka, księżniczka. Weź te łapy, ty. Najpierw umyj sobie. Porządku. Mam tyle roboty z tym przedsiębiorstwem, że goście muszą wybaczyć nieporządek. Dlaczego żołnierze? Przecież człowiek nie jest pewny dnia ani godziny. Proszę. Proszę, ksiądz wejdzie. Mam córkę. Ma 17 wiosen. Dziecko jeszcze. Ale dobrze rozwinięta. We mnie się wdała. Duża, rośnięta. Mogliby ją zgańbić na całe życie. Wie pan, co to dla żołnierza? Chwila przyjemności, a dziewczyna szmata. Kto by ją tam później chciał? Chyba tylko ksiądz. Nas, księży, obowiązuje celibat. Księża, wy tylko żon nie macie, ale dzieci to i owszem. Niechże się ksiądz rozbierze. Czy mógłbym panią prosić o szklankę gorącej herbaty? Ale z wódką. Jeżeli to grypa, koniecznie musi być wódka. A może ksiądz miałby ochotę na rum? Mamo, czy mam iść do trumny? Żołnierze są na dole, ale ci, którzy przychodzą na wódkę. Wiecie, ksiądza wymyśliłam? Najlepszy schowek. Żołnierze jak niedźwiedzie. Wszystko zwąchają, ale trupa nie ruszą. Jazda, jazda! Dlaczego się ksiądz nie rozebrał? Zamyśliłam się. Ksiądz źle czuje?
ci, co was zabijają, nie wiedzą, co czynią. To przede wszystkim musicie zrozumieć i przyjąć w miłosierdziu. Musicie ich kochać. Kochać nawet za swoją śmierć. Jeżeli tego nie uczynicie, ręce Boga pozostaną puste. Módlmy się, bracia. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, Panie. Ksiądz nie wstaje. Proszę wyjść. Chciałbym się ubrać. Księże proboszczu, przyniosłam księdzu kapelusz. Może się przyda, bo ksiądz tak jakoś bez kapelusza. Dziwnie. Dziękuję bardzo. Proszę. Jezus Maria. Panowie, no tak nie można. Ach.
no tak proszę się nie pchać. Tak nie można, to jest hotel, to jest prywatny dobra, dobra. Pensjonat. Proszę się zatrzymać, tak nie można, panowie. No nie, to jest tam, niemożliwe. Co tu się właściwie dzieje? Proszę pani, no, no proszę pani, oni mi wszystko zabrudzą, zakrwawią. Tu nie ma żadnych warunków do tego. Ale chwileczkę. Proszę pani, no proszę pani, tak nie można. Tutaj nie ma żadnych warunków. Tutaj nie ma ani wody, oni mi wszystko zakrwawią. Zamknij się. Wychodzić. Wychodzić, szybko, już. Jazda. Jezus Maria. Jezus Maria! Ulka! Ulka! Ulka, dziecko moje! Jezus Maria! Jezus Maria, Ulka! Panie komendancie! Panie komendancie! Wy nie gwałcicie! Wy Polacy! Wy moje córeczki! Dziecinki moje nie zgańbicie! Ulka! Ulka! Popatrz mi w oczy! Popatrz mi w oczy, Ulka! Ty o Boże! Ty draniu! Ja ci te nogi z dupy powyrywam! Ja cię zatłukę na siłę! Ma dolary. Skąd masz dolary? No? Zabrać je. Jesteś księdzem. Masz jakieś dokumenty? Dyplom, zaświadczenie. Mam kenkartę. Jestem proboszczem z gór. To mnie nie obchodzi. Chcę wiedzieć, czy jesteś księdzem. No, powiedz coś po łacinie. In nomine Patris et Filii. Nie, 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 nie. To każdy zna co innego. Exercizamus te. Omnis immunde spiritus. Omnis satanica potestas. Omnis incursio fernaris adversari. Omnis legio, omnis congregatio. Et secta diabolica. No dobra, dobra. No, mi nie patrz. Chyba jesteś księdzem. Idź do pokoju. Pozwólcie im się ubrać, niech robią co chcą. Jak jeszcze raz złapiemy cię na walucie, to nie poznasz własnej dupy. Tak jest. Przepraszam bardzo, ksiądz mógłby mnie źle zrozumieć. Jestem doktor Sebastian Klimek. Słyszał ksiądz? Przed wojną miałem katedrę sztuki antycznej. Proszę sobie wyobrazić, że całe życie chciałem poświęcić biustom z kamienia. A propos, jak księdzu odpowiada biust naszej małej? Po czym pan mówi? Biedne dziecię. Gdyby Bóg istniał, mógłby być dumny jedynie ze stworzenia mechanizmu erotyki. Wiem, że ksiądz już wie, że Bóg nie istnieje. Podobno to księdza załamało. Mój Boże, dla każdego z rozumnych ludzi jest to pewnego rodzaju przykra niespodzianka. Od dawna poszukuję inteligentnego człowieka. Bo to tak, handel złotem da się uprawiać tylko przez ludzi o pewnym poziomie kultury i wrażliwości uczuć. Podobnie jak nie każdy może być księdzem. Po
pomoże mi ksiądz kochać te drobne, piękne przedmioty. Proszę mi wierzyć, wiem, co się dzieje w duszy księdza. Złoto oczywiście jest zgubą, nieszczęściem, ale tylko dla małych mentalności. Dla ludzi naszego pokroju jest ono wyłącznie środkiem władzy nad innymi. Rozumiem. Ksiądz chce teraz wyjść. Nie przeszkadzam. Będę czekał. Kto tam? Proboszcz z gór. Bruno. Muszę mówić z biskupem. Ksiądz musi koniecznie z biskupem? Nie starczy ksiądz kanclerz? Spalono mi wieś i plebanie. Bolszewicy księdza spalili? Nie wiem, proszę siostry, kto mnie spalił. Proszę zaczekać. Jego ekscelencja jeszcze śpi. Potrwa to jakieś pół godziny. Myślę, że ksiądz zaczeka. Tylko proszę nie powtarzać żadnych okropności. Ksiądz zdaje sobie sprawę, że ekscelencja narzeka ostatnio na serce. No nie blazduj, Bruno. Wstawaj. No? Mów, czym cię Pan Bóg pokarał? Spalono mnie, ekscelencjo, cały kościół i całą plebanię. Ale parafii ci nie spalono. Nie, spalono tylko jedną wieś. Musiałeś narobić, Bruno, jakieś głupstwo. Siedziałem sobie spokojnie, do niczego się nie wtrącałem. Nie mogłem więc narobić żadnych głupstw, oczywiście. O ile mi wolno oceniać samemu swoje postępowanie. Ekscelencjo, pewnego dnia wyjechałem do umierającego. Wróciłem dnia następnego. Już nie zastałem ani kościoła, ani plebanii. Był tylko dym. Kto to zrobił? Nie wiem dokładnie. Padłeś ofiarą wojny. Zdarzył ci się przypadek bolesny, że w czasach prawdziwych męczenników, gdybyś nawet zginął, nie stałbyś się męczennikiem, tylko ofiarą fatalnej pomyłki. Istniejesz jednak. I korona męczeństwa wciąż czeka na ciebie w rękach Boga. Czy tęsknisz za męczeństwem, Bruno? Czy tęsknię za męczeństwem, ekscelencjo? Ja jestem zwykłym proboszczem z gór. Nie uważałbym za słuszne, gdybym właśnie ja miał tęsknić za męczeństwem. Widziałbym w tym pychę. Nie. Nie, mój drogi. To nie jest pycha.
Obowiązkiem naszym jest marzyć o męczeństwie. Ekscelencjo, mam ostatnio ze sobą różne kłopoty. Jestem za prosty, abym mógł samemu podołać w wszystkich sprawach w tych nieprawdopodobnych czasach. Moja wiara jest narażona na zbyt ostre próby. Widziałem tyle okropności. Chciałbym się ze sobą uładzić. Chciałbym mieć trochę czasu dla siebie. Ja nie jestem zbyt silny wbrew pozorom, ekscelencjo. Więc ty myślisz tutaj zostać? Ty chcesz dyskutować, Bruno, prawda? O Bogu chcesz dyskutować. Przepraszam, czy ekscelencja był w górach? Dlatego kuria pójdzie ci na rękę. Dostaniesz pieniądze. Wrócisz do swojej parafii. Na początek wybudujesz kaplicę. Ludzie ci pomogą. Oni czekają na ciebie. Słuchaj, no ksiądz. Są wśród nas ludzie, którzy jeszcze wierzą w Boga. Rozumie, ksiądz. Ludzie uczciwi, do władzy przywiązani, ale z pozostałościami. Mamy tu jednego towarzysza, który właśnie umiera. Chciałem sprowadzić kogoś z waszej kurii, ale okazało się to niemożliwe. Więc wy odprawicie tego człowieka na drugi świat, jasne? Z czego się śmiecie? Ze mnie? Z władzy się śmiecie? A może nie jesteście księdzem? Przebraliście się w sutannę, żeby plądrować po mieście. No jak, jesteś księdzem czy nie? Boże. Czemuś mnie opuścił. Czemuś nie przyszedł. Od samego początku walki. Aby otrzeć łzy moje. Boleści ran moich ukoić. Kazano mi wrócić w górę, ale ja się boję. Boję się iść w górę. Ja wiem, to mnie nie usprawiedliwia. Prawdziwy ksiądz nie powinien opuszczać swojej parafii. A ja opuściłem. I nie chcę tam wracać. Kim jest ten człowiek? Kto? Ten umierający. Już powiedziałem, starej daty. I władza da mu księdza. Władza chce go oszukać. Co by mi tu? Władza da mu to, czego on zażąda. Chce się go jednak oszukać. No dobra, wreszcie wiem, że jesteście księdzem. Macie skrupuły, ale nie miejcie ich. Ja sam wierzę w niebo. Ja nawet byłem w niebie. Co, nie wierzy ksiądz? Posłuchajcie. Pozbądźcie się skrupułów i wypełnijcie swój obowiązek wobec władzy. Wobec władzy? Ale przecież wy nie jesteście dla mnie żadną władzą, dobrze o tym wiecie. Władzą możecie być wobec ludzi, którym można coś odebrać albo coś ofiarować. A co wy możecie mi ofiarować? Panie Szaluga, ojciec Joanny. Ha ha ha!
proszę. Rytar! Hej! Nie, radę się. Konfrater! Konfrater! Ja już 2 miesiące nie widziałem żadnego katabasa. Duszo moja jedyna! To ksiądz jest u nich kapelanem? Kapelanem? Trzymam ich wszystkich za mordę, kochasiu. Już dawno nie miałem tak potulnych owieczek jak te pieruńskie bolszewiki. Niech ksiądz poszuka jakiegoś zacisznego miejsca, a ja zaraz przyniosę coś do jedzenia. Dobra. Proszę się nie krępować. Proszę jeść, podwójna porcja. Proszę. Byłem u biskupa. To ksiądz tutejszej kurii. Nie, nie. A ksiądz kapelan nie wybiera się do biskupa? Nie. Niech się konfrater nie gniewa, ale ja za biskupami nie tęsknię. Maniery mam okropne. Wódkę piłem, rzepę jadłem. No i coś na nim. Bo widzi ksiądz, ja nie wierzę. Co? Co ksiądz nie wierzy? Nie wierzę w Boga. Chcesz się wyspowiadać? No to klękaj i walaj, bracie, zdrowo. Spowiadałem w swoim życiu marynarzy, psu bratów. Nie bój się, uszy mnie nie zwiędną. Nie wierzę w Boga. Nie wierzysz w Boga? Nie wierzę. W Boga? W Boga. W Boga jedynego? W Boga jedynego. Wiesz, konfrater, coś ty powiedział? Zastanów się przez chwilę. Modliłem się, że brałem. Nie uzyskałem odpowiedzi. Książki konfrater czyta. Dysputy lubi, rozważania. Tak to zawsze bywa, kiedy ludzie mają za dużo czasu. Ja gdybym nawet chciał, to nie miałbym kiedy przestać wierzyć. Toż to luksus, konfrater. Tu się ziemia pali, a ty w Boga przestajesz wierzyć. Wiesz, co ci powiem? Naczytałeś się jakichś głupich książek i w głowie ci się przekręciło. Jedno ci powiem. Weź karabin w garść, śpij na gołym polu, bimbru posmakuj, martwią zagryź, śmierci powąchaj, a na pewno zaraz Pan Bóg w całej chwale stanie. Napij się. Pij. Napij. No, a nie czas. Trzymaj się, bracie. Panie komendancie, proszę mi oddać. Na miłość boską, panie komendancie, przecież to moja osobista własność, to jest ale moje prywatne. Ale mówiłem, że rekwiruję. Ale panie komendancie, na litość boską, no panie komendancie. Uważaj. Ostrożnie, ostrożnie. Myślałem, że ksiądz wychodzi na dłużej. Dlaczego w moim pokoju? Widzi ksiądz, mama tutaj nie zagląda. Traktuje to pomieszczenie jako rodzaj sanktuarium. Postanowiliśmy więc dodać mu trochę życia. Nie gniewa się ksiądz. Nie. Ksiądz jest inteligentny. Ksiądz wie, że zaraz ustąpię mu pokój wraz z naszą rozkoszną pociechą. Ksiądz zdaje sobie sprawę, że jest, że ma największe szanse, prawda, mała? No, zjeżdżaj. W ty
tych obłąkanych czasach jest godne podziwu, że ludzie niczego tak nie zaniedbali, jak cnoty tchórzostwa. No, zjeżdżaj na strych. Wiesz, że w domu są żołnierze. Prawdziwa cnota tchórzostwa dotyczy strachu przed ryzykowaniem czegokolwiek. Oczywiście bez ryzyka nie ma żadnego działania. Czy ja nudzę księdza? Tak. Ma się rozumieć, jakbym uczył księdza pacierza. Przecież ksiądz to wie. Ksiądz już zmądrzał. Ksiądz jest już ślicznie wykończony, z dokładnością właściwą antycznym rzeźbom. Proszę potrzymać. Proszę to ogrzać dłonią. No, Bruno, dogadamy się. Nie musisz zdejmować sutanny. To nawet wzbudza zaufanie. Rozumiem. Popatrzył sobie ksiądz na katedrę. Może tu nikogo nie ma. Widzieliśmy takie wsie. Są ludzie. I muszę ich zobaczyć. Gdyby ich pozabijano, to by były ciała. Uciekli do lasu. Ukryli się przed nami. Nie chcą pańskiej ziemi. Chcą, chcą. Tylko się boją. Nie wrócą, póki my tu jesteśmy. Muszę ich zobaczyć.
szybciej. Poszli go dalej. Co ksiądz tu robi? Jazda! Ja mam już śmiał! Niech ksiądz wejdzie do środka, przecież leje. Słuchaj, jeszcze dwa silniki kocy. Dobrze. Niech się ksiądz rozbierze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jutro mamy ciężki dzień. Będzie z 40 kilometrów. Idzie ksiądz z nami? Czego ona ode mnie chce? Nie mogłem ojca uratować, nic nie mogłem zrobić. Też mogłem zginąć. Chcesz papierosa? Tak bywa. Są takie sytuacje, w których nie można drugiemu człowiekowi pomóc.
Kto tam? Pełnomocnik do spraw reformy rolnej. Wczoraj czekaliśmy na was. Jesteś sam jeden? Wczoraj było nas jeszcze pięciu. Kwatery już przygotowane. Wy będziecie mieszkać w domku Mierniczego. To są wszyscy? Tylko tylu? No, tylu. No to chodźmy. Proszę. Gdzie mąż? O. To właśnie nasz Mierniczy. Szaluga, musimy się naradzić. Dzień dobry. Chodźmy. Modli się ksiądz za nich. Ja? Nie. Czego oni tutaj leżą? To milicjanci. Wiem, ale dlaczego ich nie chowają? Czekają z pochówkiem na rodzinę. Rozumiem. Ksiądz zostaje z nami. Jeszcze nie wiem. Pani komendantowa, pani tak nie śpi. Proszę. Ja nie jestem komendantowa. Przepraszam, panienko, ale to widać, że pan komendant ma się do panienki. Nawet o muzykantów pytał, pewnie na wesele. Oni tam radzą, jak jutro mierzyć grunty dziedzicowe. Czy mój Franek to jedyny Mierniczy w okolicy? W pasiekach jest goła za w dobrowoli pluta. Widocznie pani mąż się zgodził. On już i przed wojną do kościoła nie chodził. Pani zna chłopów. Pani wie, jak to ich w tę politykę wciąga. Jak w topiel. Pani powie, żeby na jutrzejszą parcelację wzięli gołasa i plutę. A ja już mojego zatrzymam. W łóżku. To i dobrze, że my, baby, mamy swoje sposoby. Ale to mokre. Grzech ich przenikną całych. A z tego grzechu to tylko śmierć, mordowanie, hańba i ta polityka. To po co pani ich tak broni? Jakże tak? Dzieciaki bez ojca? Chałupa bez chłopa? Niech się pani nic nie boi. Za nami idzie wojsko. Tak, tylko dlaczego wyjdziecie piersi? Chyba tylko dlatego, żeby narażać ludzi na śmierć i spalenie.
Joanna wstała? Śpi, śpi. Obudzić? Jeszcze nie. No i co z tym niebem? Byłem w nim czy nie? Księdza powinno to zainteresować. Co? Nie wierzy ksiądz? Przyłapało mnie gestapo, zawieźli na aleję Szucha. Długo nie czekałem, sprawa jasna, kara śmierci. A że gestapowcom się nudziło, więc lubili sobie trochę postrzelać. Tak dla sportu. Tak i do mnie weszli dwóch rosłych chłopaków. Przyjemni chłopcy, myślę, ci mnie rozwalą. I słusznie. Kazali się odwrócić, założyć ręce na ramiona. Reszty, co było potem, mogę się tylko domyślać. Jeden stanął normalnie, do strzała, a drugi zaszedł nieostrożnie od tyłu. Potem tamten strzelił mi nad głową, a drugi równocześnie robnął kolbą pistoletu w głowę. Umarłem. Kiedy otworzyłem oczy, było mi bardzo głupio. Nie jest przyjemnie stwierdzić, że człowiek całe życie się mylił. A przecież byłem w niebie, nie? A oni stanęli nade mną i powiedzieli: no i co, Polak? Myślałeś, że w niebie nie ma gestapo? A kuku, my jesteśmy wszędzie. No i co, proszę księdza? Jest niebo, czy go nie ma? Puścić ręce. Jeszcze raz. Kto nie chce ziemi? Gadaj. Co ja mam gadać? Dlaczego nie chcesz ziemi? Nie moja ziemia. Ale ja ci ją daję. Wy ziemi nie możecie dawać, bo to nie wasza, a pana hrabiego. A kupiłbyś tę ziemię? Ano. O, kupić? To bym kupił. Jedno, że grosza nie starczy. Ile masz? Nie starczy. Pokaż. Czerwieńce. Biorę jeden, oddam hrabiemu. Kupiłeś ziemię uczciwie. Tanio, prawie za darmo. Pan hrabia by się obśmiał. Siadaj. To ja jestem plenipotentem hrabiego i ja dbam o jego interesy. A ty? Ja nie mam nic, panie oficerze. Pyzol ma, bo gromadzi na krowę. U mnie może ta piernaty. Ani grosza nie uświadczycie. Więc wy weźmiecie za darmo. Ja tam nie wiem. Jakby mi ksiądz doradził. Bo wiecie, ja od lat ze wszelką zgryzotą do księdza. Święta racja. Skocz do który po księdza.
Tak, ksiądz wam najlepiej poradzi. A musicie wiedzieć, że to nie żaden przebieranie, ale ksiądz prawdziwy. Po łacinie lepiej gada niż po naszemu. Nie trzeba zaświadczać. Ja wyczuję księdza na kilometr. Trochę kadzidłem pachnie, trochę święconą kredą, a trochę spalenizną. Bo i do piekła bezbożnych wysyła. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Słyszy ksiądz? Wierni pytają, czy mogą wziąć ziemię. Przecież ja nie mogę. Może pan. Może ksiądz, przynajmniej dla nich. Tak, ziemia należy do was. Bez nijakiego grzechu? Bez grzechu. Ani krzty grzechu? Tak, bracia. Ziemia należy do was. Oj, proboszczu. Niech proboszczyk nie wodzi nas na pokuszenie. Jakiś tam grzech z tego będzie. Mówię prawdę. I nie pójdziemy do piekła? Nikt z was nie pójdzie do piekła. To jak to? Weźmiemy ziemię tak za nic? Ani do piekła, ani... Proszę cię! A jak widzicie? To nie jest broń do zabijania chłopów. Ale zawsze broń. Rzecz poważna. Ziemię chcecie zniszczyć, zmarnować huncwoty? Kto ją będzie orał? Przekazanie ziemi. Długo na tę chwilę czekałem, długo o nią walczyłem. A wie ksiądz, co myślałem? Że będę szedł przez wioskę, oni wyjdą z chałup, a dziewczyny obsypią mnie kwiatami. Może się boją? Na pewno się boją. Na to przecież pracowały wieki waszej władzy. Żałuje pan? Czego? Że stało się zupełnie inaczej. Zupełnie? Inaczej, tak ksiądz powiedział. Wcale tak nie jest. Zmusiłem ich, żeby wzięli ziemię i tylko to jest ważne. Reszta szarpanina, nalegania, cała ta reszta się nie liczy. Nie, 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 źle mówię. Jestem zadowolony, że tak się stało. Dopiero teraz, a nie w tych marzeniach o dziewczynach z kwiatami. Dopiero teraz, kiedy biorę w kość, wiem, że dokonuję rzeczy ważnych. Bardzo ważnych, bo nieodwołalnych. Nie do odwrócenia. A wie ksiądz co?
Dzisiaj jeszcze orzą pod lufami, ale jutro. Jutro wyciągną własne karabiny spod betów i rąblą każdego, kto zechce im tę ziemię zaoraną odebrać. Więc czego mam żałować? Zazdroszczę panu tej młodzieńczej naiwności. A ja nauczę księdza pić bimber. Po co my tu idziemy? Niewiele trzeba, żeby to zagospodarować. No śmiało, śmiało. Niech ksiądz się rozejrzy, powie co i jak, ja wydam dyspozycję, chłopy wezmą się do roboty. Ja naprawdę nie mogę. Wiem, co ksiądz chce powiedzieć. Na to czas przyjdzie później. Teraz trzeba to urządzić. To nie moja parafia. Nie wasza. Przecież do waszej boicie się wrócić. Dobrze? A proboszcz tej parafii też się gdzieś zawieruszył. Ja naprawdę nie powinienem. O, czego ty chcesz, synu marnotrawny? Po co włóczysz się z nami? Guza szukasz, synu marnotrawny? Trzeba, żeby każdy robił to, co do niego należy. Dobrze mówię? Nie wygłupiaj się. Zejdź z ambony. Joanna, zrób coś do jedzenia. Trzeba, żeby każdy robił swoje, rozumiesz? Mam dość wszystkiego, co stoi na głowie. Baby muszą rodzić dzieci, chłopy orać pole, ale ja postawię rzeczy na nogi. Nie lubią cię, szaluga. Baby mówią na ciebie, z chłopa król. A o mnie coś mówią? O księdzu? A kto by tam mówił co o księdzu? Ludzie lubią czasami coś powiedzieć. Przestań się i wreszcie bać, siadaj. A ty uspokój się. Namyśliłam się, nie idę z wami dalej. Zostanę tutaj. Przecież nikogo tu nie masz, nikogo bliskiego. Dasz mi ziemię. Wszystkim dajesz. Tobie nie dam, zmarnujesz. Nie daję ziemi na zmarnowanie. Dasz. Przez pamięć na mojego ojca dasz mi ziemię. Chcesz na posag, co? No powiedz, chcesz na posag? A może i na posag? Żyć trzeba zacząć. Słyszysz? Uwzięli się na mnie dziś wszyscy. Leży sobie na pierzynie, kiedy ja po kolana w błocie i śni. Wiesz, o czym śnią dziewczyny w jej wieku, nie? Wimbru, chcieliście się napić. Może pójdę. Poczekaj, ja stawiam. Coś, nie coś. Przecież dzisiaj zarobiłem, nie?
Niedobrze, że ksiądz trzyma z komunistami. Bóg ich nie lubi. Bóg wielu ludzi nie lubi. Księża musieliby żyć na pustyniach. Ksiądz chce powiedzieć, że Bóg i mnie nie lubi. Nie zależy mi na tym. A wy lubicie Boga? Nie myślałem o tym. Nie lubię Katlika, Sroczyńskiego, obozów nie lubię. Pół wsi nie lubię. Na Boga nie mam czasu. A swoją drogą Sroczyńskiego moglibyście rozstrzelać. Pił krew z biedaków, sezonowe gwałcił w zbożu. Zapłaci mi ksiądz teraz, czy później? Ładna sztuka. To należy się księdzu jeszcze jedna butelka. Nakryli Sroczyńskiego. Bardzo dobrze. Nie ma ksiądz więcej takich? Pytałeś mnie, czy żałuję, pamiętasz, tam na polu? Tak, tak. Pytałeś mnie właściwie, czy uważam ludzi za gnój. Tylko się nie wymiguj. Mów tak albo nie. O to ci chodziło, tak? Tak. Dobra. Pogadamy szczerze. Dlaczego nie pijesz? Pij. Ja wiem, że ludzie to gnój. Przynajmniej na razie. Tak, przynajmniej na razie. Wypij. Dlatego nie wolno ludzi kochać. Trzeba ich ratować. A ty kochałeś ludzi? Co? Tak. Dlatego wszystko ci się zawaliło. Chciałeś ich kochać? A to znaczy tylko, że chciałeś im przebaczać. Przebaczać głupotę, zachłanność, brud. Walczyłem z tym. Walczyłeś?
Przez spowiedź walczyłeś? Przychodzili do ciebie z upodobaniem jeszcze raz przeżywać swoje świństwa. Nienawidzę ludzkiej słabości. Ale chcę ich ratować, rozumiesz? Jak to wszystko będzie? Od kogo zaczniemy? Może od ciebie, Joasiu, co? No więc dostaniesz ziemię, znajdziesz sobie chłopa, będzie młody, silny, mądry i nie będzie lubił bimbru, bo nie będzie miał powodu go lubić, rozumiesz? No może popije sobie na weselu, potem na chrzcinach. Jednych, drugich, szóstych. Ze dwie dziewczyny i czterech chłopaków chyba cię na to stać, co? Cieszysz się, Joanna? Musisz się cieszyć do jasnej cholery. No, napijemy się za lepsze czasy. Bruno. A, dobre. A tobie co ja mam obiecać? Chyba pogodzisz się ze swoim biskupem, a my odbudujemy ci kościół, plebanie. Staniesz się ostrożniejszy w przebaczaniu i potępianiu, a to już jest bardzo dobrze. Nic nie pijesz? Dlaczego nie pijesz? Dlatego, że ja mam ochotę dzisiaj się napić, co? Za duże tempo. Za duże tempo? Czy nie rozumiesz, że trzeba się urżnąć? Joasiu, kiedy ja ostatni raz piłem? Dawno. Bardzo dawno. A teraz mam ochotę? Czy nie można mieć na coś ochoty w tym cholernym życiu? No zaraz. Co ja powiedziałem? Ksiądz ma rację, za dużo pijesz. Nie. Wiem, co robię. Wypij z nią. To miała być moja żona, wiesz? A teraz ją pocałuj. Na zdrowie. Nie. Nie mam żalu, ludzie. Ludzie, ja nie mam żalu. Słuchaj, no ksiądz. Wiesz, co masz teraz zrobić? Gdzie ja pójdę teraz, pani Anno? To mnie nie obchodzi, ksiądz. Ty mnie w ogóle nic nie obchodzisz, a to chyba najważniejsze. No tak, to jest bardzo ważne. Więc pójdziesz sobie. No nie chce ci tak z nami? Dobrze. Pójdę do stodoły, a potem wrócę. Po czym? Poszukaj na pasie!
Pij? Pij, pij. Ekscelencjo, skoro chcesz mojego męczeństwa, jestem do twojej dyspozycji. Panie komendancie, posłusznie melduję, że przeprowadziłem zatrzymanych. Wprowadzić. Tak jest. Wchodzić. Stoicie przed sądem Rzeczpospolitej. Jesteście oskarżeni o zdradę główną. Grozi wam kara śmierci. Więc nie jesteś księdzem. Nie. No i co? Znowu spotkaliśmy się? Każdego, kto wyciągnie rękę po tę ziemię, ziemia ta pochłonie. Wasze groby będą zaorane. Jesteś jego żoną? Nie. Nie, wysoki sądzie. Dlaczego ty się przebrałeś w sutannę? Przecież to bluźnierstwo. Dlaczego się przebrałem? Nie pamiętam, to było tak dawno. Kazali ci? Nie, panie komendancie. To była moja decyzja. Jeszcze masz złudzenia? Nigdy ich nie miałem. To dobrze. Wczoraj chciałem im dać ziemię, ale odmówili. Musiałem użyć karabinów. A teraz przyszli tu. Chyba w mojej sprawie.
Naiwny jesteś. Nie. Mój los jest przesądzony. Ale przesądzony jest także los tej ziemi. Tak. Jeszcze dzisiaj będziesz ją gryzł. Wyprowadzić. Współpracowałeś z komunistami, grozi ci śmierć. Będę umierał, bo jestem niepotrzebny. Tak umierała większość ludzi. A więc domyślasz się, jaki wyrok wydała na ciebie Rzeczpospolita? Domyślam się, panie komendancie. Rzeczpospolita domaga się mojej śmierci. Przykro mi, że tak się z tobą obeszli. Myślę, że ty nie uważasz, że należy kraść cudzą ziemię. Uważam, że należy was wszystkich zabić, wysoki sądzie. Szkoda, chciałem cię uratować. Ja nie mam do ciebie osobistej urazy. Przypuszczam, że ty też nie masz do mnie. Jesteśmy bezsilni wobec nakazów Rzeczpospolitej. A kiedy pan nas osieroci, co stanie się z pańską Rzeczpospolitą? Nad nią czuwa Bóg. Mój synu. Domyślam się tego, panie komendancie. Ojcze z nieba Boże, zmił się nad nami. Syn Odkupiciel Świata, Boże, zmił się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmił się nad nami. Święta Trójcy, Boże, zmił się nad nami. Święta Boże, zmił się nad nami. Boże, Rodziciel, módl się za nami. Święta Pana, nad nami. Ksiądz. Czy tam naprawdę niczego nie ma? Matko, nie pokalana, módl się za nami, matko. Nie naszała, módl się za nami, matko, przeciwna. Właściwie nic się nie zmieni. Będzie znów piękna pogoda. Obudzimy się w jednej z tych chat. Będziemy mieli po 6-8 lat. Weźmiemy proce i pobiegniemy polować na wróble. Ładuj, broń. Nie zabijajcie mnie. Na litość boską. Niech mi ksiądz pomoże. Księże proboszczu. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Niech mi ksiądz pomoże. Niech mi ksiądz pomoże. Zostaw ją. Przecież muszę jej pomóc. Dobra, dobra, chodź za mną. No chodź. Proszę księdza. Proszę księdza.
Więc jednak jesteś księdzem. Mów prawdę, nie blaguj. Powiedziałem, że sutannę założyłem tylko. Księdzem nie jestem. Powiedziałem prawdę. Dziewczyna plecie ze strachu. Ludzie, ludzie, miejcie litość. Kończcie! Dziewczyna wie, co mówi. Wolę nie ryzykować. Pan ma rozkaz mnie zabić. Bóg uchronił mnie przed ciężkim grzechem. Pan ma rozkaz mnie zabić! W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.